Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek gry Farming Simulator 22 na serii Pan na Włościach. Rozpoczynamy odcinek. Mamy tutaj godzinę 4:29. I tak jak wspominałem wcześniej, to będzie nasz ostatni odcinek, pierwszy może odcinek, w którym będziemy budować zalążki naszej farmy. Tak naprawdę zaczniemy tutaj od budowy silosu. Ustawiłem sobie tutaj traktor i zaczniemy tutaj, wybieramy silos. Udało mi się znaleźć taki bardzo fajny silos, o, dokładnie ten. Obrócimy sobie go. Jest prosto. Ustawimy troszeczkę dalej drogi. To teraz jedziemy jeszcze tutaj po zboże. Okej, tutaj zboże się rozładowuje i wybierzemy sobie jakiś tutaj garaż. Zobaczymy, co tu mamy z garaży. Postanowiłem sobie ten garaż. Myślę, że postawię go w tym samym miejscu, gdzie stał wcześniejszy.
dokładnie. Tak, żeby nie zasłaniał. Dokładnie tak. Co tutaj jeszcze postawimy? Zbiorniki. Mamy tutaj zbiorniki. Mamy zbiornik Buy on Fruits. Myślę, że to jest zbiornik na wszystkie tutaj produkty. I tak myślę sobie, gdzie my go postawimy. Tak myślę sobie, w którym miejscu postawić ten zbiorniczek. W sumie mógłby to stać tutaj, nie? Byłby taki wyjazd z gospodarstwa. Lub ewentualnie tu. I myślę, że byłby to chyba dobry pomysł tutaj z tyłu to ustawić. Akurat tu będą te drzewa, więc tu nikomu nic nie będzie przeszkadzać. Czy lepiej to z tej strony ustawić? No mam taki mały dylemat, ale postawmy go tutaj. Dobrze. Zboże wyładowałem i sprawdźmy ten nasz zbiorniczek. No i widzicie, możemy wszystko kupić, co chcemy. Postanowiłem dzisiaj, że sprzedam tą przyczepkę. Już nie będzie ona nam potrzebna. I skupimy się na realizacji kontraktów. Dobrze. Podjedziemy sobie do sklepu.
Okej, sprzedajemy przyczepkę. I teraz tak, sprawdźmy dzisiejsze kontrakty. Mamy tutaj zasiewy, jak widzicie, na polu numer 5, 16 i 27. I pojawiły się tutaj, widzę, nawożenie i kultywacja i zbiory plonów. Dobrze. To dzisiejszy odcinek tak naprawdę zaczniemy od zakupu siewnika. O. Czerwony. Amazon Condor. I tak zastanawiam się, czy będzie możliwość siania bez nawozu. Ale za chwilkę tak naprawdę się przekonamy. W poprzednim odcinku udało nam się chyba zaorać pole numer 5, więc za chwilkę będziemy musieli zasiać coś na polu numer 5. Podjedziemy do naszego i jak zwykle zrobiłem mały błąd. Standardowo. Błąd polegał na tym, że Massey Ferguson, sprawdźmy jeszcze to.
Powinniśmy tak naprawdę kupić ten siewnik. Niestety on jest ciutkę mniejszy, ale on tak naprawdę ma jakby to powiedzieć, i kupujemy jeszcze tutaj sam zbiornik na ziarno, stawienie. O, widzicie, mamy coś takiego. Jeszcze tutaj obciążnik. No tak, wybraliśmy sobie pomarańczowy traktor, a w sumie powinniśmy wybrać kolor czerwony. Jeszcze to zmienię. I jeszcze do zmiany został mi obciążnik. A jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Dobrze.
tak wygląda nasz fend i prujemy sobie tutaj do naszego gospodarstwa. Tym razem załadujemy same ziarno. Dobrze. Mamy tak, kontrakt na polu numer 5. Czyli tutaj. Tutaj dość sporo się tego ziarna mieści, więc będziemy mogli dość długo. Wykonywać swoją pracę. Czyli zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Stwórz pracę. Widzicie, nasz fend ruszył do dobrze, a nasz Massey odjedziemy tutaj tym siewniczkiem. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapy w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie bardzo dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę na Welcome to Fesbrum oraz PW Conti na Farmingu 19 oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach w Farmingu 19, jak i 22. Start odcinków zawsze godzina. O, tu wyładujemy wszystko. Godzina 16. Naprzemiennie, codziennie. Zapraszam do oglądania odcinków. Pamiętajcie, aby ustawić swojego swojego YouTube'a na lepszą jakość odtwarzania, ponieważ filmy nagrywane są w 4K. Pamiętajcie też o i sprzedajemy. Dobrze. O umieszczaniu swoich uwag, spostrzeżeń. Jeżeli macie, piszcie. Odstawiamy, ponieważ mamy sytuację taką, że mamy na kontraktach zbiór dwóch pól, pole numer 11 i 47. 47. Co jest na polu numer 47? Na polu numer 47 jest sorgo i 11. A, i ziemniaczki. Dobrze. Czyli co? Musimy kupić pierwszy nasz kombajn.
I wymyśliłem sobie, nie wiem czy ten. Mamy tutaj ideal 10. Czarny, więc nie. Edit blue. Głęboka czerni. I bardzo ładnie wygląda ten kombajn. Całkiem, całkiem. $17 000 kupujemy wstecz. Jeszcze do niego musimy kupić headery. No jeden minus taki, że nie widzę headeru do kukurydzy. Szkoda. Jeszcze sprawdzę kombajn, jeszcze innej tutaj maści. Ale zostaniemy chyba już tutaj przy tym. Nie będziemy kombinować. Wybieram jeszcze szniwiarkę. Header z przodu. Mamy też tą opcję blue. Głęboka czerń. Kupujemy wstecz, wstecz, wstecz. I tak jak wam mówiłem, mamy tutaj zbiory na polu numer 11 i 47. I to pole też kupiliśmy. Dobrze. To ruszamy tutaj na pole numer 47 i rozpoczniemy zbiór sorgo. Jest to mój pierwszy kombajn bez kierownicy, na pilocie, na joysticku tak naprawdę, ale prowadzi się bardzo przyjemnie.
Tutaj też jest pole sorgo, więc będziemy musieli też tutaj niebawem uderzyć. Dobrze, nic nie jedzie. Jeszcze włączymy mapę. Bo będziemy musieli niestety przejechać przez tory kolejowe. I lepiej wiedzieć, czy jedzie pociąg, czy ten pociąg nie jedzie. Już rozłożymy kombajn. Ruszyliśmy tutaj. Ach, troszkę tutaj chyba ściszę te ustawienia. Trochę za głośno. I ruszyliśmy ze zbiorem sorgo. Dobrze, to teraz wróćmy. A jest nasz fend i na polu numer 5 miało być posadzony jęczmień. I rozpoczęliśmy się w jęczmieniu. Powiem wam, że nawet bardzo szybko sieje, więc powinniśmy w miarę szybko. Niestety nie usunęliśmy kamieni, bo nie mamy tu kontraktu. Dobrze. To tak naprawdę zostało nam jeszcze kupienie przyczepki. Musimy niestety kupić przyczepkę. Ej, spory mamy tutaj wybór. Tu mamy jakąś taką, a nie, taka sobie mało średnia.
Okej. To ruszamy tutaj do naszej przyczepki. I co? I ruszamy na pole numer 47. Tak jak wspominałem w wcześniejszym odcinku, nie bardzo lubię budować farmy. Ale no niestety na poczet tej serii i tego, że zaczynam tak naprawdę od zera, tą farmę będę budował. Mam nadzieję, że w miarę mi to wyjdzie. Na razie wygląda to tak, jak wygląda. Ale myślę, że z czasem... O, jednak samochód był szybszy. Niestety. Już muszę podjechać tutaj do naszego fenda, znaczy kombajnu, ponieważ zbiornik jest już pełny. Na szczęście nie są to jakieś odległości, nie wiadomo jak dalekie, więc w miarę szybko podjedziemy tam. Ale myślę, że tym razem dzisiaj skupimy się chyba na tym sorgo, bo już widzę, że już na kilku polach to ładnie sorgo wyrosło. Dobrze, pociąg nie jedzie. Mamy zasiewu, ale to jest dość duże pole. No i tu będziemy mieli trzy kontrakty na nawożenie. Myślę, że mamy jeszcze jedno gotowe pole na sorgo. O, dokładnie tutaj 36 i myślę, że 25 też. Nie wiem, co tu jest posiane. Sporo tego sorgo. Więc mamy żniwa sorgo.
A tutaj zostaniemy naszym Masejem. I myślę, że odwiedzimy tutaj naszą farmę. Chyba nie odwiedzimy. Jeszcze będziemy musieli tutaj ściąć te kłosy, no ale to w kolejnych odcinkach. Ładnie jęczmień jest siany. No. Ładnie fen tutaj wykonuje pracę. Z racji tego, że mamy tak naprawdę jeszcze kultywację na podorędziu do zrobienia, to musimy pokusić się o jakiś kultywator. A trochę tych kultywatorów mamy. Mamy tutaj też taki podobny, jak był. No tak, tylko tu możemy mieć problem tego rodzaju, że będzie podobny. I jak tutaj odróżnić jedno od drugiego? No, to może być problem, nie? To może być kłopot. Sprawdźmy tutaj, co my tu mamy. Lekę mam. Też fajnie wygląda. A to już jest pewnie jakieś konkretne cudo. A jeszcze zobaczę, jakie tutaj mamy firmy pług. Coś takiego. A ja myślę, że chyba nie będzie problemu z rozróżnieniem. Ja myślę, że tak. Kupujemy podobny 12 metrów prędkość, tu 15 km. I już rozładowujemy
kombajn. I wydaje mi się, że będziemy mogli podjechać chyba tutaj na pole numer 25. Chyba tak. 25 tereny. Kupujemy i to też. I po kolei to sorgo będziemy zbierać. Widzę, że tutaj też są ziemniaki. Tu, tu. Mniej więcej tak wygląda wnętrze kombajnu. Dobrze. To ruszamy tutaj na kolejne pole. Dzisiaj tak naprawdę ten dzień farmingu będzie dniem sorgo. Ale powiem wam, że bardzo fajnie chodzi ten kombajn z tym pilotem. No jak widzicie, nadal mam problem z zawieszającym się siekrą. I co? Ustawimy się po tej stronie. To już możemy sprzedać. I ruszamy masejem w pobliżu kombajnu. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapy w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę na Welcome to Fesbrum oraz PW Conti w grze Farming Simulator 19 oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach, nie tylko w Farmingu 19, ale też już pokazałem tutaj mody z Farminga 22. Start odcinków godzina 16, codziennie nowy odcinek.
Pamiętajcie też, żeby ustawić swojego YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. I śmiało piszcie, dzielcie się swoimi uwagami, może chcielibyście coś zobaczyć, może was coś interesuje, więc wiecie, wszystko jest możliwe, jest tylko kwestia, jak bardzo jest to możliwe. Dokładnie tak. Podjechaliśmy sobie tutaj bliżej pola numer 25. O matko, ale tych ścięć jest dużo. Mam nadzieję, że ktoś tutaj wymyśli szybko łatkę. Bo jednak powiem szczerze, o. No i tu będziemy mieli jeszcze do zebrania pole numer 36. I kupimy to pole od razu też. I sprawdźmy kombajny do zbioru ziemniaków. Jak widzicie, słabo. Mamy tylko coś takiego. I będę musiał sobie jeszcze tutaj popatrzeć, jak wyglądamy tutaj z modami, jeżeli chodzi o kwestie ziemniaków, więc myślę, że w tym odcinku już nie zajmę się ziemniakami, ale na pewno zrobię to następnym. Ale wydawało mi się, że powinienem mieć takie cudo, ale też mogę się mylić. No właśnie. Czyli mamy coś takiego. Taką sobie małą ropę. I też powinniśmy mieć header do tego. No. Czyli znowu wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. I kupiliśmy tym razem kombajn do zbierania ziemniaczków. No i oczywiście wypróbujemy.
Dobrze. Może, żebyśmy za daleko też nie jechali. No, powinniśmy mieć w pobliżu ziemniaki. I zobaczymy, jak sobie to nasze urządzenie poradzi. No to ruszamy ziemniakami. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostaniemy troszeczkę tutaj przy tej ropie. Pozdrawiam Was serdecznie, Shadow L. Trzymajcie się, cześć.